Paulina Grufińska, Miss Polonia 2012, 13, 14, 15. Zatrzymajmy, wystarczy. W zeszłym roku oddałaś? Tak, oddałam. Ale z takim już ciężarem, trudem, czy? Nie, wiesz co, ja już byłam tak z tym faktem pogodzona, bo ja każdego roku spodziewałam się wyboru i myślałam, że już mi się uda wręczyć tą koronę. I wiesz, trochę kamień serca spadnie z racji tego, że gdzieś tam jesteś cały czas na świeczniku. Ale jak przyszedł już ten 2016 rok i już wiedziałam, że ta gala się odbędzie, to bardzo się cieszyłam na ten czas. Ja już wtedy byłam mamą. Wiesz, to jest takie absurdalne, bo Miss Polonia nie może mieć dzieci, nie może wyjść za mąż. Tylko, że ten regulamin... Miss Polonia ma misję, tak? Tak, ma misję przez rok do spełnienia. Z racji tego, że to trwało tyle lat, to mogłam sobie na to pozwolić. Czyli cały czas misja przez tyle lat? No powiedzmy, misja. Misja specjalna bycia miską. Nie. Przez pierwszy rok z racji tego, że dziewczyna reprezentantka jedzie na konkurs zagraniczny Miss Universe. No i wtedy z brzuchem ciężko chodzić 16 godzin na szpilkach, prawda? I spędzać 12 godzin na sali prób i uczyć się choreografii. A ja się chciałem pochwalić, że uczyłem Paulinę chodzić. Tak, to było całe 14 lat temu na konkursie Elite Model Look. Grzesiu właśnie wtedy uczył wszystkie finalistki choreografii. A ile ty miałaś lat wtedy? 16. Ojej. Ale jak się twoja kariera wtedy potoczyła? Słuchaj, no nauczyłeś mnie tak genialnie chodzić. Pamiętam ten skręt, że potem już było wybieg lekki mi był. Potem wiesz, trafiłam w ręce Shado i on już wiesz, wiedział, że ja potrafię chodzić i jakoś poszło. I poszła, i kariera jest. Dzięki tobie. Zapytam cię teraz o pociechę twoją. Obydwie, dwie pociechy, córa i syn. No ale tą malutką teraz. Ma 5 miesięcy aktualnie i cały czas cieszę się tym macierzyństwem i tak naprawdę jesteśmy cały czas razem, bo nie mam nikogo do pomocy i fajnie jest tak czasem, wiesz, wyjść z tych pieleszy domowych, pójść na taką imprezę i pospotykać znajomych i ubrać się ładnie, zrobić piękną fryzurę i móc sobie, wiesz, się troszeczkę zrelaksować. Wrócić z pieluch do kobiecości. A tak, bardzo ładne słowa. Fajnie być kobietą, nie tylko mamą. Słuchaj, a plany zawodowe? Plany zawodowe. 5 listopada ruszają Mali Giganci z moim udziałem. Miałam przyjemność bycia trenerem jednej z drużyn. Pod sobą miałam 5 fantastycznych dziewczyn o wielu talentach. I już się nie mogę doczekać emisji, nie mogę się doczekać tego, jak widzowie gdzieś tam zareagują na mnie w tym programie. A przy okazji tak na boczku jestem w trakcie tworzenia swojego biznesu. Związanego z rozrywką dla dzieci, a poniekąd edukacją, ale niestety nie mogę za wiele zdradzić. Czyli czekam na moment, kiedy będziesz mogła coś powiedzieć. W przyszłym roku. Tak. Na początku czy później? Nie, ode mnie wszystko zależy. No chciałabym, żeby jak najszybciej, żeby już na wiosnę mogło to ruszyć. No to trzymam za ciebie kciuki w takim razie. Dzięki temu, wiesz, jak to się uda, to będziesz mógł ze swoimi dzieciakami przychodzić. A chętnie. Zapraszam. Dziękuję bardzo.